Adam Komin, Andrzej Rostropowicz, bardzo serdecznie witamy Kafe Redbox z szefem na pokładzie. No dzień dobry, też się paru osób dziwiło, że jestem, miało nie być, ale ta moja nieobecność się przedłużyła w czasie, na razie jestem, potem mi nie będzie, ale to się będziemy martwić potem, na razie jedźmy z tym co jest, a jest fajnie, bo dzieje się na tej hali strasznie i strasznie miło i przyjemnie, bo pomimo, że te mecze są naprawdę emocjonujące, niektóre rozstrzygają się w ostatnich sekundach, to aż miło się patrzy, nie ma tam jakichś spin, awantur, niepotrzebnych kłótni. Oczywiście sport jest męski, ktoś coś musi powiedzieć, bez tego by się nie obyło, ale to wszystko jest w granicach rozsądku, co mi się bardzo podoba, bo to się fajnie ogląda. No najgorzej jak się patrzy na coś, jak ktoś ma pretensje do Pana Boga o to, że nie wiem, że jest jasno, ciemno, że jest dzień i noc i nie wiadomo jeszcze o co. A tutaj przychodzą, grają, rozchodzą się, miłe rozmowy gdzieś tam przed meczem, po meczu. No naprawdę taka rodzinna atmosfera, no jestem dobrze tym zbudowany i obym nie powiedział tego w złym momencie. Tak, trawa już niedługo, bo to niecałe praktycznie 2 miesiące i już zaczynamy sezon wiosenny. Krysław nam się tutaj na posterunku zameldował chyba jako pierwszy. Fajnie ich widzieć po tych kilku turniejach, w których brali udział Redbox Cup, znowu tutaj w naszej lidze na Rapidzie. No mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, bo tak żeśmy rozmawiali, to dziwo, że dogadaliśmy się w Poznaniu, a nie w Katowicach, no ale jak widać. Tak też można, ale czy pierwszy był? No nie, bo już Inwet wcześniej się zapisał się Rockwell. W weekend 3 całkiem nowe drużyny do mnie dzwoniły, także no jest oddźwięk dość spory. No nie ukrywam, pewnie ten spadek cen też dał swoje, bo no jednak każdy liczy ten grosz i nie wszyscy mają sponsora, jak trzeba się samemu zrzucać to. No to łatwiej te parę stówek mniej się zrzucić niż więcej. Czekam na kolejne zgłoszenia. Niebawem będą się pojawiać coraz to nowsze newsy na temat jak gramy, kto gra, czemu gra, czemu nie gra i tak dalej. Ale tak jak mówię, na razie dokończmy tą pierwszą część sezonu na hali, bo zostały raptem 3 dni rozgrywkowe, sobotę 3 mecze, w niedzielę 6 i kolejna niedziela chyba 6 i to już będzie koniec. Potem będziemy grać na te podział Ekstraliga, Pierwsza Liga i reszta, a to jest wszystko opisane, to chyba wszyscy wszystko rozumieją, bo jak na razie nikt mnie o nic nie pyta, także widać, Andrzej, opisałeś to perfekcyjnie. Tak, dobrze, że zobaczymy w praniu, co tam było źle, bo troszeczkę ten system jest zagmatwały, ale na pewno przez to bardzo atrakcyjny, bo mecze się nie będą powtarzać. MPFC Golden Team, pierwszy rzut i bardzo ważny mecz, no bo tutaj ekipy obie walczące o pierwszą trójkę na finały, lepsze małpki, ale to nie był łatwy i przyjemny mecz i dla jednych, i dla drugich. No to mecz tych gatunku taki, w których się działo do samego końca. Po 7 minutach Golden prowadził 2-0 i mogłoby się wydawać, że jest po meczu, ale tak nie było i w pierwszej połowie jeszcze zdołał MPFC wyrównać. O dziwo to, co pisaliśmy w komentarzach, no tą bramkę na 2-2 strzelił Dorian Zachariasiewicz, który raczej znany jest z gry z tyłu, że to jest taki żelazny obrońca, bardzo twardo grający, bardzo po męsku, taki, którego się wręcz niektórzy boją, bo potrafi wejść z bara, jak to się mówi, to on doprowadził do remisu, no a po drugiej stronie, w drugiej połowie działo się. Golden 7 minut grał w osłabieniu, raz żółta kartka, raz czerwona kartka, no i to musiało się odbić gdzieś tam na końcowym wyniku, bo ekipa MPFC naprawdę dość liczna. No i suma summarum, w końcówce już przy wyniku 4-3 Golden całkowicie się odkrył, chcąc doprowadzić do wyrównania. To się nie udało w 37 minucie. No zdecydowanie najlepszy piłkarz, tak w sobotę, jak i w niedzielę, MPFC Łukasz Guzy strzelił gola na 5-3 i tym wynikiem się zakończył pojedynek. Czy to jest niespodzianka, czy nie? No trudno mi o tym mówić, bo Golden po tej naprawdę dobrej jesieni był wskazowany przez wielu na faworyta tutaj tej grupy MPFC. No cóż, no oni może mieli jesień słabszą, ale pamiętajmy, że grali szczebel wyżej, czyli w Ekstralidze. Tam się utrzymali jako Beniaminek, także to też był dla nich sukces. No i nie wiem, jak to traktować w kategorii niespodzianki, czy raczej nie niespodzianki. W każdym bądź razie no jedni i drudzy grali swój mecz w niedzielę też i tam się okaże, czy formę podtrzymali, czy nie, ale to za chwilę o tym.
No a właściwie już, bo MPFC, tak jak mówisz, o 10 w niedzielę weszli na parkiet przeciwko Zawodziu, FC Zawodzie, no i tutaj już ten zespół Patryka Rygola okazał się lepszy, naprawdę imponuje nam w Zawodzie. Fajny mecz tydzień temu z WSD, niestety przegrany, teraz inny ekstraligowiec Trawy połknięty, można powiedzieć, przez Zawodzie, bo tu 7-3. No do przerwy było wyrównane, ale w drugiej połowie ekipa w zielonych koszulkach odjechała. No nie tak do końca, bo w 39 minucie było 4-3. Ale no widzisz, złapałeś mnie na tym, że nie widziałem tego meczu. No to tak, czasami specjalnie to powiedziałem, tak? Nie żeby, broń Boże, tobie jakąś szpilkę wbić czy coś takiego. Spokojnie, zmienimy mnie na siekierę za tydzień. Ty się pilnie uczyłeś, także masz prawo nie wiedzieć. Natomiast to właśnie pokazuje, jak czasami wynik jest mylny. Ktoś spojrzy 7-3, a to tam spokojnie. A spokojnie wcale nie było. Znaczy było spokojnie na boisku, na parkiecie. Wszystko, tak jak mówię, z zasadami fair play. No ale tak jak mówię, do 39 praktycznie minuty było 4-3 dla Zawodzia. Chwilę wcześniej tam był remis 3-3 i to się tam działo. No i w przeciągu tej ostatniej minuty, na 3 jakieś minuty przed końcem, MPFC wycofało bramkarza. Szymała po kontuzji wszedł do bramki. No i nie wiem, czy to był dobry ruch, bo no tak jak mówię, od 40 minuty do 40 minuty, czyli w minutę 3 brameczki szybkie. No pękła MPFC w ogóle, pękło, jakby tak jeszcze z 2 minuty, to pewnie by się dwucyfrówką skończyło. No natomiast co tutaj więcej o tym meczu powiedzieć, to co też żeśmy pisali, że Łukasz Guzy dzień wcześniej z Golden Team miał wsparcie kolegów, natomiast tutaj jakby sam grał, on sam strzelił 3 bramki i to był jedyne żądło, które było w MPFC, nie wiem czemu tak było, że i Masiewicz gdzieś tam nie błyszczał tak jak zawsze i Rysiek Tot bardziej się frustrował swoją grą niż grał, bo gdzieś ta piłka go mało słuchała w niedzielę. Nie wiem, czy to wczesna pora rozegrania meczu, czy może zmęczenie po meczu sobotnim, choć z tego co wiem, to Masiewicz w sobotę nie grał. No natomiast, no tak jak mówię, no Łukasz Guzy to był jedyny zawodnik, który szarpał, który coś potrafił zrobić, no strzelił 3 bramki, no ale jak mu po meczu powiedziałem, sam meczu nie wygra, no i tak się to skończyło. No natomiast w Zawodziu to co zawsze, tu nie ma jednego gwiazdora, który ciągnie tą grę, który strzela. Tutaj będziemy przy okazji innego mówić o Oskarze, który sam strzelił 5 bramek. Tutaj nie, tutaj jest kolektyw, 2 bramki Adamus, 2 Możdżeń, 2 Kaczówka, Gracjan. To też zawodnik, który bardziej znany jest z gry raczej obronnej i takiej zaczepno wręcz obronnej. On taki niewysoki, nieduży, a potrafi tam gdzieś kogoś popchnąć, przepchnąć. Tutaj też się popisał takim wślizgiem na 2 nogi, takie prawie sanie. No tak się zastanawiałem, jaką kartkę sędzia wyciągnie, bo to była, no może jeszcze nie czerwona, ale już pomarańczowa na pewno, taka żółta z wykrzyknikiem. No sędzia go oszczędził na szczęście dla Zawodzia, bo no grając po czerwonej kartce mogłoby się źle skończyć. A tak te 2 minuty to też kolejny jakiś przyczyna porażki MPFC, że też nie potrafili wykorzystać tej gry i to nie, że tam byli blisko strzelenia gola, ale nawet sytuacji nie stworzyli przez te 2 minuty gdzieś. No jak się gra w przewadze, to trzeba założyć ten tak zwany zamek czy coś, tutaj tego brakło. No i niestety MPFC przegrało, a Zawodzie, co ty wspomniałeś, no z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień coraz lepiej. Damian Adamus to też taki zawodnik, który no niby go nie widać, a tyle robi na tym boisku, że to się normalnie w pale nie mieści. Tutaj swój naprawdę bardzo dobry występ okrasił 2 bramkami. Co ciekawe, ta pierwsza jego bramka w 19 minucie 40 sekundzie, to ta bramka na 2-2. No gdyby jej nie strzelił, może MPFC by o przerwie jakoś by tam dociągło to zwycięstwo. A tak brama do szatni, tak zwanej oczywiście, bo tu do szatni nikt nie schodzi. No i to też może jedna z przyczyn, że gdzieś tam ta przerwa była dość nerwowa, bo jak się traci bramkę na 2 przed samym końcową syreną, no to te nerwy muszą gdzieś zadziałać. I tak to się odbyło w tym spotkaniu. Kłos po tym ogromnym laniu, jakie sprawiło WSD, no z taką strachem w oczach, może można powiedzieć, podchodził do meczu z Saneksem. Nie było tak źle, bo gdyby nie Oskar Stanik, to mogłoby być może i nawet jakiś punkt udałoby się urwać. No a tak, jest porażka, no ale mecz naprawdę solidny. Tutaj po raz kolejny, nie wiem od czego zacząć, żeby tobie szpilki nie wbić, bo solidny, owszem, tylko dodać trzeba... W porównaniu z WSD.
No tak, tylko że Sanec grał trójką w polu przez całe spotkanie. I plus bramkarz Więż, który starał się pomagać kolegom jak mógł. Nawet w pierwszej połowie pod już mocne zmęczenie Przemka Chorosia wszedł na chwilę do pola. Choroś go zastąpił w bramce, jakoś dotrwali tą pierwszą połowę. W drugiej no dotrwali no, do końca, grając trzech w polu cały czas. Czyli grał Choroś, grał Stanik, grał Węż i grał, jak na kapitana przystało, to oczywiście kapitan też grał. Łukasz Dziad w polu, nie w bramce. No i ten Oskar Stanik, no w pojedynkę to załatwił, bo no, no cóż można grać, jak się gra w trzech w polu przeciwko czterem. No to trzeba bronić bramki i dostępu. Natomiast no to wszystkie pięć bramek to jest indywidualne sytuacje Oskara Stanika, który potrafił dorwać piłkę na swojej połowie, przelecieć, uderzyć z dystansu, czy tam gdzieś dorwać tą piłkę, odebrać przeciwnikom na ich połowie. No robił rzeczy dziwne i bardzo dziwne, natomiast sam w pojedynkę praktycznie wygrał ten mecz, acz trzeba pamiętać, że i Choroś, i Dziad, i Węż też biegali po tym boisku, także no, im też się należą duże brawa, no, natomiast Kłos... To co nawet w komentarzach ktoś im pisał, że no nie macie się co panowie martwić, bo no liga jest taka jaka jest, raz traficie na zespół bardzo mocny, raz bardzo słaby, natomiast waszym naprawdę wyznacznikiem będą chyba te rewanże, zagracie w tej swojej grupie gdzieś tam z zespołami równymi klasą i wtedy bardziej łatwiej się zgrać, grając troszeczkę z słabszym rywalem. A że zgrać się trzeba, to wiedzą też inne zespoły i myślę, że wiosną będzie lepiej, bo ja myślę, że zagracie wiosną na Rapidzie. No ale to jeszcze nie teraz o tym czas rozmawiać. Sanek 6 punktów w 5 meczach. WSD kontra Golden Team. Już nie będę przewidywał, powiesz jak było na parkiecie. Powiem tylko, że to niestety dla Goldenu druga porażka w ten weekend. No i bardzo, bardzo, bardzo ograniczona wręcz. Chyba już zamknięta, tak, nawet zamknięta droga do pierwszej trójki, która chyba mimo wszystko była celem właśnie drużyny Golden. No jak ich kapitan, bardzo ambitny Robert Kocur, mówi, oni zawsze grają o zwycięstwo, oni nie kalkulują, że może nie wygrać, nie wejść do pierwszej szóstki i łatwiej będzie wygrać drugą szóstkę. Nie, to nie Kocur i nie jego drużyna, jak to się mówi, oni grają zawsze o zwycięstwo. No tutaj niestety... Na drodze do tego zwycięstwa, no w pierwszej połowie przede wszystkim stanął Przemek Kępny, który naprawdę bronił w sytuacjach wręcz nieprawdopodobnych. Nawet przez chwilę zabawił się w przysłowiowego już, bo to już wszyscy o tym mówią, Neuera, gdzie ratował piłkę i przerwał kontrę przeciwnika praktycznie w połowie boiska, tuż przy moim stoliku i to głową. Także nie bał się wyjść z tej bramki, to naprawdę no, to Przemek przed kilku lat, taki młodzian się w nim odezwał, któremu się chce, który gdzieś tam ma siłę, ma chęć. Podobała mi się jego gra, naprawdę bardzo i duże brawa dla niego. No natomiast Golden no, z dużą taką ochotą zrewanżowania się za tą porażkę w sobotę, no ale wyszło jak wyszło. No i nie ukrywam, że też Damian Malik swoje zrobił, kolejne trzy jego bramki w wykonaniu. Ta trzecia już w 40 minucie przystanie 4-3, Golden też postawił wszystko na jedną kartę, praktycznie wszyscy poszli do przodu. No a z takim napastnikiem, jak się ma taką szpicę, no to on tam zawsze gdzieś wyczai moment. No i tak na dobicie rywala chyba 20 sekund przed końcem na 5-3 dla WSD. No i to co wspomniałeś, druga porażka stała się faktem. Goldenu, natomiast WSD tydzień temu zwycięstwo, teraz zwycięstwo, czyli ta kadra, bo naprawdę jest mało liczna ta kadra, pamiętamy WSD z zeszłego sezonu, gdzie tam chodziły dwie czwórki, jeszcze ktoś tam na zmianę, sama młodzież, nie wiadomo skąd ją Przemek wyciągnął, sami gwiazdorzy, no natomiast tutaj już ta kadra taka spokojniejsza, a wyniki dalej dobre, także tutaj duże słowa uznania dla pracy Przemka, no, który oprócz tego, że pomaga drużynie na boisku, to robi wszystko poza boiskiem, żeby ta drużyna była. Nigdy nie można lekceważyć mistrza. Tyskie pierwsze, WSD drugie, MPFC trzecie. No, na 90% już mamy trójkę pierwszą?
No ja bym się wstrzymał, bo tu jeszcze Zawodzie praktycznie ma tyle samo punktów co MPFC, tylko mecz mniej. No przy wygraniu kolejnego spotkania się zrówna punktami z MPFC, z MPFC wygrali, także to jest duży. To jest tak, jakby mieli punkt więcej, także tu bym jeszcze był spokojny i nie szafował miejscami, natomiast raczej bardziej bym szafował, że Damian Malik zdobędzie Króla Strzelców, bo nie wiem, kto będzie w stanie przebić go. W tej chwili ma przewagi 19 bramek nad drugim Łukaszem Guzym z MPFC. Przemek Kępny, Łukasz Guzy, Damian Adamus, Tomasz Wielek, Oskar Stanik, to jest najlepsza piątka grupy A. Grupa B, SM Górnik Okociniec kontra Wolni Strzelcy. Pierwszy z dwóch meczów sobotnich. Kokociniec wygrywa 6-2 po dość długiej przerwie, bo trochę tych meczów pauzowali, właściwie dni meczowych pauzowali, teraz nadrabiali. Oni tak grają co dwa tygodnie po dwa mecze, no taka jest ich wola, no ale gdzieś tam w tabelach to wygląda dobrze, bo tak jak na przykład w grupie B na tą chwilę wszystkie drużyny mają po 6 punktów, po 6 meczy, przepraszam, czyli to co obiecałem niektórym, tym, którym obiecałem to przed sezonem, to wiedzą, że będziemy się starać, żeby te tabele wyglądały w miarę na bieżąco, czyli nie tak, że jedna drużyna ma rozegranych meczy 8, a druga 2 i teraz czekamy, aż ci z końca gier dołączą do tych z przodu. No ale wracając do meczu, no Górnik Okociniec w sobotę praktycznie inny skład, w niedzielę inny skład, no ale to taka drużyna dużo na liście, tu jest 18 zawodników i raz mogą jedni, raz drudzy. I tak ciężko się w tym pozbierać, ale swoje robią, wygrywają mecze. Jak strzela jeden, albo jak jeden nie strzela, to strzela drugi. Tam zawsze ktoś się wysuwa, tak jakby na takiego snajpera dnia. I o dziwo w sobotę był nim Krzysztof Renner, który strzelił aż 4 gole. Ja miałem chwilkę wczoraj i sobie przejrzałem, bo myślałem, że to jego, nie wiem, może nie pierwszy hat-trick, ale z bramką dodatkową, ale się okazało, że on potrafił 8 bramek strzelić w meczu i to nie na dużej hali w Łaziskach, gdzie tam tych bramek padało po 20, ale na Rapidzie. Także no, przypomniał mi o tym, że potrafi strzelić, choć wszyscy go kojarzą z tej żelaznej gry w obronie lub ewentualnie ze strzelania bramek głową, bo jak fama niesie, to on z głowy potrafi strzelić mocniej niż jeden z nogi. Ale tutaj dał jakby kłam tym wszystkim opowieściom. Bardzo fajnie się zaprezentował, poprowadził swój zespół do zwycięstwa, a co ważniejsze chyba dla kapitana obecnego Kokocińca Woźnicy, tak jak mi mówił w niedzielę, że bardzo fajnie odnalazł się w zespole Hetner, nowy nabytek Kokocińca, że wreszcie zaczął strzelać Gajda, który tak jakby miał taki zastój i gdzieś tam nie potrafi się odnaleźć. Także tutaj wszystko idzie w swoją stronę, w dobrą stronę. Na Wolni Strzelcy już, no myślę, że stawili godny opór przeciwnikowi, no nie byle z kim grali. 2-0 tylko do przerwy, 2-6 skończyło się. Także porażka, ale taka w granicach rozsądku i myślę, że tutaj może być już tylko lepiej. Proform po tym całkiem udanym ostatnim weekendzie, kiedy to zainkasował 4 punkty, tym razem no, wysoko przegrał z ATN-em 2-10. ATN kontynuuje swoją serię, to już jest 5 zwycięstw w 6 meczach. No zadziwia mnie ten zespół, aczkolwiek już chyba powinien przestać, bo mógł mnie zadziwiać jesienią, mógł mnie zadziwiać na turnieju, tym, którym praktycznie żeśmy rozpoczynali halówkę, gdzie zajął 4. miejsce. No i potem ten zimny prysznic chyba, który porażka w jednym spotkaniu, 3-2. Teraz nie pamiętam przeciwnika, z kim przegrali, ale z Yellowsami 3-2 i to chyba wprawiło taką sportową złość w ATN-ie. No natomiast zadziwił mnie Proform, bo naprawdę się bardzo ładnie prezentował. No niestety tutaj nie widziałem meczu ani ja, ani ty i tak nie bardzo miałem z kim porozmawiać na ten temat. No natomiast nie wiem, czy byli wszyscy, bo wynik wskazuje, że chyba nie, bo o ile pierwsza połowa 3-1 jeszcze jak cię mogę, no to te 10-2 po przerwie, no to już jest wręcz można powiedzieć pogrom na to, co prezentował Proform do tej pory. No i myślę, że tylko spuentować mecz można kolejną bramką zdobytą przez bramkarza Łukasza Stanika. No to chyba król strzelców, to co pisaliśmy też wśród wszystkich bramkarzy, bo nie pamiętam, żeby bramkarz tutaj nawet w naszym Redboxie aż tyle goli strzelał, że prawie co mecz bramka, to już jest wyczyn. I Kokociniec, drugi mecz, to jest niedziela, z Hollywood 12-3. Nie było łatwo Hollywoodowi przeciwstawić się Kokocińcowi. Tak chyba za mało wiary. Oni przed meczem już tak jakby
to jakby skazywali się na porażkę, myśląc, ile przegrają. Nie wiem czemu, bo tydzień temu naprawdę kapitalne spotkanie ze wspomnianym ATN-em, o mało co tam urwali punkty, bądź co bądź, już chyba dzisiaj możemy powiedzieć faworytowi, tak. A tutaj to jakoś tak bez wiary. Pierwsza połowa 3-0, Patryk Wróbel w niej błyszczał, dwie bramki strzelił i taki był bardzo żywotny. Nie umiał się odnaleźć Piotr Makowski, który znany jest z jakiejś tam stuprocentowej skuteczności, no natomiast odnalazł się po przerwie i to bardzo szybko i w przeciągu 14 minut strzelił 7 bramek, no to jest wyczyn. Każdy by się chciał tak odnaleźć. Każdy by się chciał odnaleźć, on praktycznie co strzelił w światło bramki, to bramka, aczkolwiek jeszcze z dwie mógł ukłuć. No ale to mówię, co dwie minuty bramka, no to szacun. No to nikt się nie zdziwi, że umieściliśmy go w piątce kolejki. Tym razem Stefaniak tylko jedna bramka, ale swoje robił na boisku. No tutaj zespół naprawdę idzie w górę. No i nie zapomnieć też nie można o dwóch asystach Rennera, który swoją sobotnią grę potwierdził tym, że jak jest snajper i on nie musi strzelać, to on się zadawala asystami i grą. To, co wcześniej wspomniałem, żelazną grą w obronie, no naprawdę kapitalny weekend Kokocińca, który praktycznie bez większych problemów wygrał w sobotę, wygrał w niedzielę. No i czekamy na kolejne dobre występy tego utytułowanego zespołu. Geoprofit po tym bardzo dobrym meczu z Proformem tydzień temu, tym razem pokonał FC Siemce 5-3. No, to takie dwie drużyny, które aspirują, ale są jednak krok za tymi najmocniejszymi w grupie B. Krok za najmocniejszymi, no tutaj zacznę może od drugiej połowy od razu, bo pierwsza połowa, no walka, jak to taka typowy ligowy pojedynek, 2-1 prowadzą Siemce i chyba nikt nie myślał, że ten mecz przegrają. Mając na uwadze to, że Geoprofit jak nas do tego przyzwyczaił, w czterech polu plus bardzo dobrze broniący Borkiewicz. Na ławce Siemianowic chyba czterech siedziało i to no poza może Tatkiem Gołmanem tutaj z przymrużeniem oka, to sama młodzież, naprawdę taka młodzież. No to oczywiście Geoprofit też nie należy do dziadków, no ale troszeczkę starsi i myślałem, że zabiegają. No nie ma siły, żeby ich nie zabiegać. Się okazało, no jest siła, żeby ich nie zabiegać. Nie wiem, jak to zrobili Siemianowiczanie, natomiast po dwóch bramkach Wróbla i dwóch Wierdaka Geoprofit nie dość, że doprowadził do wyrównania, to strzelił jeszcze w końcówce te dwie brameczki, bo tam była 37, 40 minuta na 4-3, na 5-3, no i Geoprofit cieszył się ze zasłużonego zwycięstwa. No a po meczu cóż, no Tadek, kapitan Siemców, jeszcze Siemianowic, dla tych, którzy nie wiedzą, co to są Siemce, to no, dziwił się, jak można przegrać wygrany mecz i ja też się dziwiłem, bo to co mówię, no nie przystoi to takiej drużynie doświadczonej przecież, pomimo młodego wieku niektórych zawodników, przegrywać wygrane mecze. Tak się jednak stało, no i w tabeli to wszystko ma odzwierciedlenie. No mamy chyba czwórkę, która powalczy o te pierwsze trzy miejsca, bo Proform no już tylko matematycznie może wskoczyć do walki o pierwszą trójkę na rundę finałową. No nie wiem, co się stało, taki jednorazowy wypadek przy pracy albo kolejne frycowe, które myśmy już mówili 2 tygodnie o tym, że nie zdążyli autu wybić tydzień temu. Tam o czymś teraz, o tym, że zagrali tylko pierwszą połowę. No zobaczymy, jak się ta drużyna będzie rozwijać. No to też młodzież i to niektóra grająca po klubach w rozwoju. Ktoś tam gra, ktoś kopie, ktoś w Mikołowie. Jeszcze gdzieś nie, także no, drużyna perspektywiczna, ale gdzieś tam muszą chyba się skonsolidować i nabrać takiego redboxowego doświadczenia. Łukasz Stanik, a oprócz tego Krzysztof Renner, Kamil Andrzejewski, Piotr Makowski i Jarosław Kowalski z ATN-u, to nasza piątka tygodnia grupy B. Na najbliższy weekend będziemy już, ja już nie będę taki gaw strzelał, bo będę przynajmniej te niedzielne mecze mógł ci opowiedzieć, ty bardziej dopowiesz sobotnie, także zapraszamy Adam w sobotę, ja w niedzielę na kolejną, przedostatni dzień meczowy, halowy. Emocje rosną, także zapraszamy, naprawdę jest co oglądać. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.